jak środa, to Liga Mistrzów. Tak się kiedyś mawiało i nasi starsi widzowie zapewne doskonale wiedzą dlaczego, a tym młodszym możemy wyjaśnić, że kiedyś właśnie tylko w te dni rozgrywane były mecze tych europejskich rozgrywek. No ale w przypadku Lecha Poznań myślę, że możemy spokojnie to powiedzenie trochę odwrócić i powiedzieć, że jak środa, to z dużą dozą prawdopodobieństwa poznańskie lotnisko Ławica i szykowanie się na kolejną ważną europejską podróż, a z każdą taką podróżą stawka rośnie. Teraz jest nią ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Po pierwszym meczu ze szwedzkim Djurgården Kolejosz ma solidną dwubramkową zaliczkę wywalczoną przy bułgarskiej, ale tak jak mówił już trener John van den Brom piłkarzom bezpośrednio po meczu w szatni, co widzieliście w naszych kulisach, poza wynikiem tak naprawdę my jeszcze nic nie mamy. Trzeba jeszcze ten dwumecz wygrać, a druga połowa odbędzie się w Sztokholmie, gdzie właśnie ruszamy. Ruszamy na północ, nie tak daleko jak ostatnio do Bodo za koło podbiegu. No ale właśnie do Skandynawii, do Sztokholmu, do stolicy Szwecji, aby na Tele2 Arena zmierzyć się z ekipą Djurgården. Wylot o godzinie 10.30, mamy godzinę 9, więc piłkarzy tutaj jeszcze nie ma. Oni jak zwykle dotrą na lotnisko w ostatniej chwili, tak używając terminologii podróżniczej, last minute, aby jak najmniej czasu w podróży spędzić, aby ta regeneracja była jak najszybsza. My będziemy to tę całą podróż śledzić, będziemy razem z nimi, a w samolocie jesteśmy już umówieni na krótką rozmowę z Jesperem Karstremem, także chodźcie, zbieramy się w podróż do Sztokholmu. Cześć, siema. Bro, I give you one piece of advice. Something valuable. Give me my phone. Don't make it so easy that someone can just take it. What are you doing, bro? I'm just trying to help you right now. Okay, happy. I will put it back. Give me the things. Only you? Really only you? No, because you opened it. It was closed. But if you will be in the airport, it was closed. Yeah, it was closed. But yeah. Somebody could. He opened it. Somebody can steal it, you understand? But you opened it, right? You did it. Why did he understand or what? You did it yesterday. I think we speak in another language. It's better to speak in one. All his balloons. Look at this zip. All his belongings. Yeah, but you open it. Credit card. I say, okay, maybe full passport. Yeah, full passport. If you're not sure, you just hold one point. If you find it, you say wrong, you give time. But you can pass? Yeah, you can say, okay, I don't answer. And you have one point. Right. And first you say, who arrived first for 25 points? Kanarkowy? Tak? Kanarkowy? To? Taki żółty. Czyli od żółtego. O to chodzi. A brawo! Kart pomarańczowy. Piłko. Fioletom. Jak można to pooglądać? Powiedzmy im reklamę robimy. Szafiro. Co robi? A chociaż wielu Polaków byłoby dumny. Honestly, I don't know in English to zrobić. Chyba już. Ultramarina. Nie. Ładnie. Łe. Tak kompaktowy plecak. Nie, tu się dosłownie wszystko. Tu się dosłownie wszystko myślisz. Skarlet. It's not easy. You can hold one point. Oh, but, to be Scarlet is... God only knows. Mam jeden ten. A propos tego skarłatnego, ale nie wiem. Uszko, powiem ci. Benny! A, Smonio, what's this?
Ultramarine. Dlatego tak się nie wiem. A ty to mieli policzyć. Tak, teraz nie to co? Ale to się teraz, jak cię jest na to zatrzymujesz jeden punkt i masz na pół do. Bo jak tracisz, to jest zero od razu. The choice from the clone is not there. Bombay? Like a mega risky film, because I think it's not like that. I think it's better to hold the point. Yeah, we're gonna think. Scarlet is like pink. Okej, okay, różowy. To się kameruje? Czerwony. Red. Pink? No? Red. No, red. Rok. Red. To już luz, to jest ten point. Spadochron. Okej. Jetpack. Ja siadam koło Mediego w razie czego, nie? No wiadomo. Tam jest główny spadochron rezerwowy. Na biwak się chłopu biera. Wow, wow. Hey! Send me this, please. Ale nie, co to? Teraz przed kamerą musisz się popisać. Dawaj. Żeby polskie seriale. M jak miłość. Hanna Mostowiak. Brawo, Buraki. Dziadek, to musi być twoje. Świętej pamięci. Hanna Mostowiak. Dziadek, tam gdzie widzę. Wyczułam kartonę. Jeszcze jest Marek Mostowiak. Rodzinka. Nie. Ja to na to jest. Ludwik Łoski, rodzinka.pl. Kupa, tak, dziadek. Zgadza się. Ma rację. Yeah, I'm retired. You are retired already. Where did you play? Wow. After leg press, and I got to Arabi. no. Jesper, we are on our way to another important European game, and we are flying to Sweden, so your home country, your hometown Stockholm, and to play against the team you played for few years. You were captain there, you were champion there, and now you are playing as a visitor for the first time. So any special feelings before this game? Yeah, of course, it's not like any other game, and it's a very important game in Europe, so it makes it even more special. Yeah, but will be nice atmosphere there, and will be interesting game. So I'm looking forward to it, and we are here to go through to the next round. I remember when we watched all together the draw, and you were already on the phone on the video call with somebody in Sweden, as if you had already known that we are going to meet them. So when it turned out that it's gonna be Djurgården. You were happy, not happy? How was it? No, I was. My first feeling was I was a little bit in shock, because everyone told me it will be Djurgården, so I thought there's no chance. It's like, but then it was destiny that we would face them, and yeah, I have very good relationship with all the like guys I know from the team, and the coaches, and the sport director, and the supporters, so I was happy also to come back to play there. It's nice. And who were on this other side of the phone on this video? The sport director. Jose Anderson. Yeah, exactly. We have a very good relationship, and we speak from time to time also, like he's very funny and funny guy, and also very good at his job.
We are already after the first game. What was reception in Sweden after this first game against Djurgården? We played at Bugarska. No, I think it was a little bit different if you compare the Polish media to the Swedish, how you speak about the game, but I think they were satisfied with the game. And of course, bad result, but they think they defend good and had two chances, but it will be a different game, I think, but we are ready for everything. We are strong together. We will be ready to die on the pitch. So we are here to go through to the next round, as I said. You played a lot of games at Teletve Arena. So what we should expect from the fans, especially because they are kind of fanatics as the Lech fans as well? Yeah, it will be loud because the stadium is now it's closed also the roof, I think, so. And you think it will change something, that it will be closed? No, I don't know, maybe in the beginning if they put fireworks will be a lot of smoke, maybe we have to wait some minutes to start the game, but no, it will be very loud, of course, but we have our fans with us also, so they will help us, and we will be strong. Djurgården played a game on the weekend in the Swedish Cup, and on the one hand they played 120 minutes because it ended in penalties, but on the other hand they were 1-0 down, they were 1-2 down, and even though they won, do you think it will have some impact on their morale, for example, or more this tiredness may be important for this game tomorrow? No, I think they will manage. Not every player played 120 minutes also, so I think they will be fresh, and they have of course positive feeling after this win, but we will try to go out and destroy this feeling. No i wylądowaliśmy na lotnisku w Sztokholmie. Błyskawiczna to była podróż. Mieliśmy wylecieć o godzinie 10.30. Wyleciliśmy chwilę później, bo o godzinie 11.05, 12.20 o tej godzinie Lech Poznań przyziemił tutaj na lotnisku w Sztokholmie, a więc dokładnie 75 minut trwała podróż Lechitów tutaj właśnie do szwedzkiej stolicy, czyli to jest nic w porównaniu do tych poprzednich podróży dalekich europejskich do Baku, Batumi czy chociażby Reykjaviku. I jak widzicie, piękna, słoneczna pogoda przywitała nas tu w szwedzkiej stolicy, podobna do tej w Polsce, jeśli chodzi o temperaturę, no i piękne też słoneczko. Także nie będzie miało to jednak większego wpływu na trening czy na mecz, bo tak jak mówiłem, sprykaszem, dach podczas meczu oraz dzisiejszego treningu na Teletve Arena będzie zamknięty. No i to jest właśnie nasz cel. O godzinie 18.00 konferencja prasowa Lecha Poznań, o 18.30 oficjalne zajęcia Lechitów na stadionie z ekipy Djurgården, także lecimy. Hej! Pożegnaliśmy się 4 godziny temu na sztokholmskim lotnisku, zrobiliśmy taki szybki fast forward, mamy godzinę 17.40, za chwilę konferencja i trening Lecha Poznań tu na Teletve Arena, a nikt nam nie opowie o tym, co w Szwecji słychać przed tym meczem, niż Kamil Boheński, dziennikarz, prezenter szwedzkiej telewizji SVT. Tak. Kamil, powiedz mi przede wszystkim, jak do tego doszło, że ty masz polskie korzenie, a pracujesz w szwedzkiej telewizji? No, urodziłem się w Szwecji, mama wyjechała w latach 80. tam pod koniec i trafiła do Szwecji i tu się nasze życie zaczęło i od urodzenia jestem w Szwecji po prostu, ale mama mnie uczyła po polsku cały czas i babcia, i dlatego mnie po polsku też, ale no, wychowałem się i mieszkam w Szwecji, tak.
No to słychać, że ten język polski jest perfekcyjny, to w ogóle nie słychać. No bo i babcia i mama polonistki, tak? Babcia i mama polonistki. A to... dziadek kibicem Lecha. Dziadek kibicem Lecha, tak. No słyszycie, to fantastyczna dla nas informacja. Słuchaj, no skoro pracujesz w szwedzkich mediach, jesteś prezenterem wiadomości sportowych, prawda? Zgadza się, w SVT. Tak, tak, no to ja cię muszę zapytać po tym pierwszym meczu w Poznaniu przy Bułgarskiej. Jaki był odbiór tego meczu tutaj w Szwecji? No, takie pozytywne nastawienie. Nic nie jest jeszcze stracone. Myślę, że mogą naprawdę odrzucić ten dwumecz. I że 2-0 do przerwy, ale Jurgen Godin nie odrabiał takie straty. Bo ten zespół odrabiał już takie straty parę razy. Teraz ostatnio w niedzielę w Pucharze w Szwecji. Więc wierzą w Jurgen Godin. Takie jest. Nie boją się Lecha za bardzo, tak myślę. Trochę jestem zaskoczony czym. Jakie atmosfery możemy się tak naprawdę jutro tu na stadionie spodziewać? Bo wiemy, że Jurgen Godin ma fanatycznych kibiców, podobnie jak Mike Lech. Wiem, że sold out jest, pełny stadion. Jakie atmosfery powinniśmy się spodziewać? Gorącej, bardzo gorącej. I tu się robi, tu jest dobra akustyka na tym stadionie tutaj, bo w Sztokholmie są dwa duże, ten jest ten mniejszy, ale tu jest dużo lepsza akustyka. I to tak, ta publiczność może naprawdę unieść swoich piłkarzy. Widzieliśmy to wiele razy, więc myślę, że będzie... No, fajne doświadczenie dla piłkarzy Lecha i na pewno, ale grali Lech już w Poznaniu, zawsze grają i na Legii grali, więc nie powinni się przestraszyć, ale będzie, ta akustyka robi swoje, to mogę naprawdę powiedzieć. Widziałem też obrazki z meczu niedawnego Pucharu Szwecji, tu na tym stadionie Ojka grało z Hammarby. Hammarby też wiadomo występuje tu w roli gospodarza, ten dach był zamknięty tak jak będzie jutro, no i jak zostały odpalone race, no to tutaj była totalna dymowa, mecz się opóźnił o pół godziny. Jutro może być podobny? Myślę, że tak. I to jest taki standard, jak są mecze derbowe tutaj w Sztokholmie, to o 15 się zaczyna, dobra, włączam telewizor 15.30, więc to jest nic nowego, ale z tym dachem jeszcze bardziej. Bo wiesz, te buchacze nie funkcjonują tak dobrze tutaj, nie wiem dlaczego, więc jutro no, będzie trochę późniejszy wieczór. Wspomniałeś o tych meczach derbowych, cztery zespoły tak naprawdę możemy z takich większych wymienić tu w Sztokholmie, tak. Czyli jest Ojko, jest Jurgen Godin, nasz jutrzejszy rywal, jest Hammarby, czyli nasz rywal sprzed dwóch lat, no i jest Bromma Poikarna, trochę mniejszy klub. Które z tych derbów są takie najbardziej zagorzałe, zażarte, jak to wygląda? Ja myślę, że Ojko z Jurgen, bo to Jurgen, teraz taką wymowę dostałem polską, przepraszam, ale bo te kluby mają po 12 tytułów i dużo wygrywali, Hammarby ma bardzo wiernych i może najgłośniejszych kibiców, ale mają tylko dwa puchary, dwa tytuły, więc te Ajko i Jurgen są chyba najbardziej nienawiści, najbardziej takiego, no, taka para jest na tych meczach po prostu. No dobra, to powiedz mi jeszcze, nie wiem, jesteś jutro w pracy jako prezenter, czy nie jesteś przed meczem? Jutro nie jestem, jutro mam jakieś zwolnienie, myślę. A, pojedziesz na mecz? Tak, oczywiście, będę jutro na mecz. Szkoda, bo pomyślałem, że może być coś po polsku, szwedzkiej telewizji, tak w ramach wyjątku zapowiedział, ale to może, fajnie, może następnym razem. Dzięki Kamil za tę garstkę informacji. Dziękuję. A my co, my lecimy zobaczyć, jak ten stadion wygląda od środka, no i za chwilę konferencja prasowa, trening, także lecimy, chodźcie. Here? Oh, this way. You are faster. Coach, you please sit in the middle. Mika, you on the right, I will be on the left, okay? Okay. And, okay. So I will be the closest here. Yeah, closest here, yeah. Before the first match, Jurgen players woke up in the middle of the night. Your fans had some fireworks and stuff. How do you think it's going to be for you this night? Are you preparing for the same? No, I have two kids. I'm used to getting waking up in the morning. So there'll be no difference than staying on. Konferencja prasowa trenera Johna van den Broma i Michaela Isaka już za nami. Na moim zegarku już chwila po 18.30, a to oznacza, że piłkarze Lecha Poznań właśnie rozpoczęli tutaj oficjalny przedmeczowy trening na Tele 2 Arena, także idziemy przyglądać się ich zajęciom. No i też temu stadionowi, który możemy powiedzieć, że całkiem nieźle znamy, bo 2,5 roku temu rywalizowaliśmy tutaj w kwalifikacjach Ligi Europy z Hammarby. A jak doskonale wiemy, Hammarby i Jurgen Godin dzielą się tym stadionem w roli gospodarza. No ale na początek, bo piłkarze kolejarza dopiero rozpoczynają swoją rozgrzewkę, mają tam jeszcze odprawę, to przyjrzyjmy się tak na szybko tej murawie, tej sztucznej murawie, o której tyle się mówi, bo wiemy już, że ona jest inna niż była 2,5 roku temu. Widzicie to? To jest właśnie ta różnica, której nie było 2,5 roku temu. Ta murawa wtedy była znacznie szybsza, teraz tu jest taka pomiędzy tymi sztucznymi źdźbłami trawy dosypana domieszka piasku, która sprawia, że ta murawa jest trochę wolniejsza, taka trochę bardziej tempa, chociaż teraz jest bardzo mocno zroszona. Może nawet widać, jak ta woda tutaj
tryska. I na tej właśnie świeżo zroszonej murawie rozpoczęli oficjalny przedmeczowy trening tu na Tele 2 Arena piłkarze Lecha Poznań. No a my oczywiście za chwilę z Adrianem Gołuszką przeprowadzimy dla Was taką krótką transmisję, którą będziecie mogli potem obejrzeć na naszym kanale YouTube właśnie z tych oficjalnych zajęć tu na Tele 2 Arena. Well done, buddy Douglas. Bravo! Yes, thank you. Wow, what a player. That was good. Powiedz jedną rzecz, bo ty 2,5 roku temu byłeś tutaj i ta murawa była zmieniona i jaka jest teraz, lepsza czy gorsza? Bo widzę, że jest taka wolniejsza, nie? Jest dużo piachu. Trochę, ale nie wiem, mi się wydaje podobna. Tak? Bardzo, no. Jest trochę wolniejsza, ale i tak nawet jest dużo szybciej niż na co jeszcze na przyzwyczajenie. No ale tam gramy szybko, jesteśmy przyzwyczajeni, nie? No tak, no myślę, że dla nas dobrze. Ostatnio jak tutaj graliśmy, też chcieliśmy grać w piłce i dobrze poszło, więc mam nadzieję, że uda się to powtórzyć. Dzięki. Patrzę tutaj, trochę presji. Jutro wy będziecie presję na kończy się ten środowy dzień w Sztokholmie. Piłkarze Lecha Poznań właśnie zakończyli trening i zmierzają do autokaru, aby jechać do hotelu i odpoczywać przed tym, co najważniejsze, czyli jutrzejszym meczem 1/8 finału, tym rewanżowym z ekipą Jurgården tu na Tele 2 Arena. Właśnie piłkarze Lecha Poznań tam za moimi plecami zmierzają do autokaru, jadą do hotelu i my też jedziemy trochę odpocząć. Widzimy się z Wami jutro. Cześć. Pożegnaliśmy się wczoraj pod Tele 2 Arena po treningu oficjalnym przedmeczowym piłkarzy Kolejorza, no ale nastał już dzień dzisiejszy, jak mawiał klasyk, nastał czwartek. No i wieczorem to, na co wszyscy czekamy, czyli rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji Europy z ekipą Jurgården. No i w klimat tego meczu dalej będzie nas sprawdzał Kamil Boheński. Cześć Kamil. Witam ponownie. Jesteśmy na Hammarby Backen, czyli jednym z wyższych tutaj ustaliliśmy chyba wzgórz w okolicach Sztokholmu, skąd mamy... Skąd mamy świetny widok na miasto. No i tak właśnie chciałem, żebyś nam trochę opowiedział o Sztokholmie, czyli o mieście, w którym już od 8 lat mieszkasz. No mamy tu piękny widok, Maciej może to wszystko pokazać. No i tak zróbmy taką mapę kibicowską tego miasta. Dobra, to tam na prawo, tam gdzie jest taki, widać taki park, no wesołe miasteczko po prostu, to jest właśnie wyspa Jurgården, no i tam kiedyś się założył klub Jurgården i tam tak widać wodę i takie bloki, to jest taka ulica magnatów w Sztokholmie, tam na przykład Zlatan kupił sobie apartament, dużo milionów i tam właśnie też kibicowsko rządzi Jurgården, zresztą jak w całym centrum rządzi Jurgården, tak historycznie mówimy teraz, a na północy to jest region Aiko, z którym Lech też grał parę lat temu, pamiętamy tak, wszyscy. To jest Solna, prawda? To jest Solna, ojko, i cały właściwie północ jest ich. A tutaj, gdzie teraz jesteśmy, na południu, Hammarby Backen, Hammarby Heiden, wszystko nazywa się od Hammarby coś, to jest tak naprawdę historyczna dzielnica Hammarby. I tu właśnie leży ten stadion, gdzie będą grali dzisiaj wieczorem. I
No i tak kibice zawsze się kłócą, nie, o ten stadion, że kibice Hammarby mówią, że to jest ich stadion nowy i że Jurgården tam po prostu jest gościem, a Jurgården mówi, że nie, bo stadion obok, taki, taka kula, Globen, tam grają w hokej, Jurgården zawsze tam gra w hokej, więc oni mówią, nie, my po prostu jesteśmy teraz na nowej arenie i tyle po prostu. A wszystko to, że Jurgården zmienił arenę, to jest dlatego, że grali na stadionie olimpijskim, który jest wybudowany w 1912 roku i to jest taki historyczny zabytek i miasto chciało im po prostu znaleźć nowy stadion, żeby nie niszczyli już tamtego stadionu tak bardzo, bo na ich meczach się robi gorąco, ale powiedzmy, no są trzy duże drużyny w Sztokholmie, tak? A kibicowsko, jak ich porankować, to patrząc na frekwencję na stadionie, to Hammarby pierwsze, a jako drugie, a Jurgården dopiero trzecie. No i zawsze tak się kłócą, nie, że kibice Jurgården chodzą tylko na mecze swojej drużyny, jak im idzie dobrze. Jak nie idzie dobrze, to tam przychodzi 8-9 tysięcy i patrząc na statystyki, coś się zgadza, nie? Ale oczywiście kibic Jurgården, no to nie podpisze się pod tym, nie? Ale, no więc takie są. Trzy duże zespoły tutaj są i każdy chce być największy, ale patrząc na tytuły, to zdecydowanie AIK i Jurgården, bo mają po 12 mistrzów Szwecji, a Hammarby ma tylko jeden, więc no. Ale jest taki paradoks, że oni mają najwięcej kibiców, bo oni, wspominałeś, kiedy zmierzaliśmy tutaj na to wzgórze, no trochę musieliśmy drogi przejść, że Hammarby to jest taki klub robotniczy z taką właśnie historią i stąd też pewnie się bierze ta najwyższa frekwencja. Tak. Mają bardzo lojalnych kibiców, to na pewno i no historycznie drużyna ludzi po prostu, tak sami mówią i no, tak po prostu, dlatego mają taką dużą oglądalność, nie? Nawet jak im nie idzie, nawet w drugiej lidze mieli więcej kibiców na stadionie niż Jurgården miało w Ekstraklasie szwedzkiej. Z kolei to Jurgården mówi o sobie duma Sztokholmu, prawda? Z tego co słyszałem, ale wspominałeś też, że ten stadion, Tele 2 Arena, każdy z zespołów, Hammarby i Jurgården dzielą się tym stadionem, nawet inaczej go nazywają, prawda? Tak, bo kibice Hammarby mówią na to, że to jest nowy Söderstadion, czyli no, ich nowy, no, po prostu Nya Söderstadion mówią, a kibice Jurgården mówią, że to jest Stockholm Arena. Powiedzmy tak, nie? I tak się, no, ale sponsor jest jaki jest i po prostu tyle, nie wiem co. I są prześpiewki nawet, kibice Hammarby zawsze im śpiewają w derbach, że wy nie macie kibiców i wy nie macie w domu, co tutaj robicie w naszym regionie po prostu, tak? Ale po szwedzku to po prostu, no, idzie lepiej. I tyle. Wiemy, że też przed meczem i kibice Jurgården spotkają się w jednym miejscu i kibice Lecha spotkają się w jednym miejscu, aby udać się na przemarsz. Jak tak patrząc na tę panoramę Sztokholmu, jakbyś mógł nam pokazać, gdzie będą się którzy kibice spotykać i skąd zmierzać na Tele 2 Arena? Tak, kibice Lecha, z tego co słyszałem, będą się spotykać na Södermalm, na takim placu, Medborgar Plac to się nazywa, i tam właśnie się zawsze spotykają kibice Hammarby, bo stamtąd 20 minut na nogach i się jest na stadionie, jest taki most i przychodzą przez ten most, zamykają wtedy ulicę i marszują na stadion. Ale to robią tylko jak jest premiera, nie robią to za każdym meczem. I zobaczymy, co dzisiaj kibice Lecha, na co im policja pozwoli, co będzie z tego. A kibice Jurgården są po prostu w samym centrum Sztokholmie, to... No od tej ulicy tam, gdzie przy tej wodzie, to trochę jeszcze jest kilometr może do środka i tam się spotykają, może, bo tam jest dużo pubów, może jest 50 pubów tak rozłożonych i tam właśnie przyjmą swój autobus i się zgromadzą, kilkanaście tysięcy ludzi ma tam być i mają ten autobus przyjąć i no, potem autobus sobie pojedzie na mecz i kibice wezmą metra i też dojadą na ten mecz po prostu, więc jest mega napięcie i takie zgromadzenie, nastawiają się na 100%, to jest ten ich historia po prostu, nigdy nie grali tutaj w europejskich pucharach mecz w takiej stawce, więc piłkarskie święto w Sztokholmie dzisiaj jest po prostu. Wspominałeś też, kiedy tutaj spacerowaliśmy sobie na wzgórze, że możemy się spodziewać trochę innej niż w Polsce kultury kibicowania. Nawet te, no już mówmy wprost, te race, które się pojawią na stadionie, też będą trochę inne niż u nas. Tak myślę, będzie trochę bardziej kolorowo tak jest, jak ja, bo ja patrzę, oglądam dużo meczów w Polsce i w Szwecji, to na przykład Jurgården ma trzy te twoje kolory, żółty, niebieski i czerwony. Tak, i ja myślę, że będą race w tych kolorach, takie bardziej, nie że się będzie palić, tylko będzie się dymić. I przy zamkniętym dachu, to zobaczymy, o której ten mecz się faktycznie zacznie dzisiaj. Ale tak kolorowo jest, moim zdaniem, trochę bardziej kolorowo w Szwecji, ale w Polsce więcej rac takich, no, tradycyjne race po prostu. Takie tradycyjne, trochę inny rodzaj kibicowania, ale drodzy kibice, jest godzina 13, także my już będziemy powoli sobie zmierzać na dół, do miasta, a potem udawać się na Tele 2 Arena, na ten ważny mecz. Kamil też tam będzie, oczywiście, będzie ten mecz oglądał, także my się widzimy na stadionie. A na koniec Maciej może jeszcze pokaże piękną panoramę Sztokholmu. Dzięki, Kamil. Dzięki.
Pożegnaliśmy się 3 godziny temu na szczycie wzgórza Hammarby Bakken, skąd mieliśmy doskonały widok na stadion Tele2 Arena, taki z góry. No ale minęły 3 godziny i jesteśmy właśnie tutaj, na tym sztokholmskim obiekcie, gdzie za 2 godziny i 15 minut rozpocznie się ten bardzo ważny dla nas wszystkich mecz rewanżowy 1/8 finału Ligi Konferencji Europy pomiędzy Lechem Poznań a ekipą Eurogarden. I myślę, że już nie mamy co marnować czasu. Od razu wskakujemy do szatni piłkarzy Kolejorza, no ale jak widzicie tutaj w otoczeniu, jak widzieliście też na zewnątrz stadionu, no jest to dość nowoczesny obiekt, także nie wejdziecie sobie do szatni od tak po prostu, tylko trzeba podać tajemny kod, a że kod jest tajemny, to na chwilę się do Was odwrócę tyłem i zapraszam do szatni piłkarzy Kolejorza. No i myślę, że od razu słychać z głośników, w jakiej szatni jesteśmy. Jesteśmy w szatni piłkarzy Lecha Poznań, którzy zagrają dzisiaj, mawiając tak, jak mawiał klasyk, cali na biało. Wszystko już w szatni przygotowane tradycyjnie przez naszego kit menadżera Sławka Mizgalskiego. Filip Benarek dzisiaj akurat na taki zielonkawy kolor. Tutaj przygotowany proporczyk. Eurogardens, Lech Poznań, Sztokholm, 16 marca 2023 roku. To jest data, którą wszyscy, mam nadzieję, zapamiętamy na lata, że to będzie data, kiedy Lech awansuje do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Przygotowana także oczywiście kapitańska opaska Mikaela Isaka. No to racism, respect. Oczywiście UEFA popiera tę akcję, którą no, chcemy po prostu wszyscy razem wykopać rasizm z boisk piłkarskich. Jeszcze jedna ważna informacja. Koszulka Jespera Karlströma, dla którego oczywiście, oj, tak, udało się, dla którego oczywiście ten stadion jest bardzo ważny, no bo on tutaj grał przez lata w ekipie Eurogarden, tym razem oczywiście w koszulce Kolejorza, no a na drugiej stronie tej koszulki Kolejorza logo Cukierasów. Znów z tym logiem zagramy w Europie. Będziemy promować tę fantastyczną instytucję, tak to nazwijmy. Czyli będziemy wspierać dzieciaki, które walczą z cukrzycą i będziemy dalej promować to, że można uprawiać sport, nawet mając tę chorobę, z którą mierzy się także Jesper Karlström. Także koszulka Jespera wraca na miejsce. Co my możemy tu jeszcze pokazać? Myślę, że jest tu wszystko tak, jak to zazwyczaj wygląda przed meczami. Szatnia jest dość spora. Przygotowane są też oczywiście dla piłkarzy owoce, jakiś drobny, słodki poczęstunek, jest kawa. Jest tutaj specjalna tablica z logiem UEFA Conference League, na której będzie kierownik Mariusz Skrzypczak pokazywał zmiany, na które zdecyduje się trener John van den Brom. Są przygotowane znaczniki dla zawodników rezerwowych. Oni dzisiaj na taki różowy, Macieju, różowy kolor? Chyba różowy kolor. Maciej Springer, nasz operator, przytakuje, że to taki róż. No to w takim różu bardzo męskim dzisiaj piłkarze Lecha Poznań będą się rozgrzewać. No i co? Szatnia już, myślę, zaliczona, także możemy iść dalej, aby Wam pokazać, co tutaj jeszcze mamy na stadionie. Także weszliśmy tamtą stroną, wychodzimy stroną przez tymi drzwiami. W tę stronę będą wychodzić piłkarze Lecha Poznań, kiedy będą już zmierzać na murawę, by zmierzyć się z ekipą Eurogarden. U góry wyraźnie napisane pitch, na tym poziomie pitch, czyli murawa oczywiście, pitch, na tym poziomie wyjście tędy, abyśmy mogli właśnie na murawę się dostać. Tu jeszcze po drodze, za chwilkę, będzie szatnia naszych rywali, ekipy Eurogarden po prawej stronie. Także my teraz pewnie przyspieszymy kroku, żeby Wam to wszystko pokazać. I tak jak wspominałem, tutaj szatnia gospodarzy, dzisiejszych oczywiście gospodarzy tego obiektu, czyli ekipy Eurogarden. Kawałeczek bliżej mają Szwedzi na murawę, ale to nie będzie nic zmieniać. My przejdziemy po prostu kawałek dalej, żeby wygrać ten mecz. Idziemy dalej. Tutaj schodząc z murawy, idąc w kierunku właśnie szatni, strefa tych pomeczowych wywiadów, którą też pokazywaliśmy Wam na innych stadionach, to tutaj właśnie będą się pomeczowe wywiady z piłkarzami Kolejorza oraz ekipy Dumy Sztokholmu, bo taki przydomek nosi ekipa Eurogarden, odbywać. Kamery już przygotowane na tych stanowiskach, ale jeżeli możemy obrócić się w drugą stronę, bo tu jest ważna rzecz. Tak jak wspominaliśmy, dzisiejszym gospodarzem tego obiektu jest ekipa Eurogarden, ale tak jak też rozmawialiśmy chociażby z Kamilem Bocheńskim na wzgórzu nad Sztokholmem, ten stadion
dzieli, między siebie dzielą dwie drużyny, czyli Hammarby i Djurgården, i w zależności od tego, który zespół akurat występuje w roli gospodarza, pojawia się taka meczowa oprawa związana z tym zespołem. Ta akurat, jak widzicie, w takich niebieskawych barwach, bo takie koszulki mają piłkarze Djurgården, ale zobaczcie, to jest na rzepy, po prostu. Przyczepiane na rzepy na dzień meczu, kiedy grają akurat właśnie piłkarze Dumy Sztokholmu. Kiedy gra tu Hammarby, to oczywiście inne barwy się tutaj pojawiają. Idziemy dalej w stronę murawy. Zobaczcie, jak wysokie schody będą musieli pokonać piłkarze Lecha i ekipy Djurgården, aby z własnej szatni dostać się na murawę. Oby było bezpiecznie w korkach. Idziemy do góry. Po prawej stronie data założenia klubu ekipy Djurgården, 1891. Ciekawa historia, którą opowiedział nam Kamil Bocheński, że mniej więcej w tym samym czasie, w bardzo krótkim odstępie czasu i w bardzo nieodległych od siebie miejscach ekipa Djurgården powstała, i tak samo zespół Ojkos Solna został założony. Tutaj jeszcze widzimy trofea wywalczone przez ten szwedzki klub ze stolicy Sztokholmu. 12 tytułów mistrzowskich, jeśli chodzi o ekipę Djurgården. Także jest to utytułowany zespół właśnie ze szwedzkiej stolicy. I już zbliżamy się do murawy. To miejsce już, myślę, może wydawać się Wam dość znane, bo wczoraj właśnie w tym miejscu wychodziliśmy z tego miejsca na murawę, pokazując Wam po raz pierwszy tę sztuczną murawę na stadionie Tele 2 Arena. No to możemy tak jeszcze chyba na szybko zajrzeć, jak na te dwie godziny przed meczem wygląda. Tele 2 Arena, rozpaliły się właśnie światła, już takie meczowe, także przy tych właśnie światłach z zamkniętym dachem piłkarze Lecha Poznań zmierzą się tutaj z ekipą Djurgården za dwie godziny. No i zobaczcie, tutaj jeszcze odbywa się trening, wydaje mi się, grup młodzieżowych tej sztokholmskiej ekipy. Tak przynajmniej wygląda, bo tutaj młodzi chłopcy trenują. No ale nie ma tutaj, tak jak mówiliśmy, obaw o to, że ta murawa może w jakiś sposób zostać uszkodzona, bo jest po prostu sztuczna. Piłki, tak jak ostatnio, UEFA Conference League, biało-zielone barwy tych rozgrywek, ale dookoła stadionu widzicie już wszędzie przygotowaną meczową oprawę kibiców Djurgården. Ci najbardziej zagorzali kibice tej ekipy ze Sztokholmu siedzą tam, za tamtą bramką po lewej stronie. Natomiast jeśli chodzi o kibiców Kolejorza, to Macieju możemy jeszcze pokazać. Po drugiej stronie, za tą bramką będzie taki mały, zamiejscowy kocioł kibiców Lecha Poznań tutaj w Sztokholmie. To stamtąd ta grupa ponad 1000, prawie 2000 kibiców będzie dopingować Lechitów od godziny 18.45, a półtorej godziny przed tą 18.45 na stadionie pojawią się piłkarze Kolejorza. No i to jest właśnie ten następny moment, na który czekamy. Także kiedy oni tutaj się pojawią, to my z naszym vlogiem tutaj ze Sztokholmu wracamy. Poznań! Hej, Kolejorz! Za Lechem przemierzamy cały świat! Wiele sezonów, kilkadziesiąt lat! Jesteśmy zawsze tam! Potęga nasza sła, Kolejorzu, nigdy nie będziesz sam. Come
Let's go, let's go! Dopingiem tego małego kotła naszych kibiców Lecha Poznań. 1250 osób, dokładnie tyle osób będzie tam za bramką dopingować piłkarzy kolejorzy, a oni już wychodzą na rozgrzewkę, a my za chwilę ruszamy z naszym tradycyjnym live'em z Murawy, także wracamy do Was za chwilę. Dobry wieczór z Tele 2 Arena w Sztokholmie, gdzie właśnie dzisiaj, 16 marca 2023 roku, mamy nadzieję napisać bardzo ważną kartę w historii Lecha Poznań. To jest najważniejszy mecz Lecha Poznań do tej pory w tym sezonie, myślę, że bez dwóch zdań. I jeżeli trener decyduje się wystawić im Afonso Souza, który jak wiemy jeszcze jesienią, nawet w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy nie byłby najmniej pewniakiem do gry, to też wiele mówi o tym, w jaki sposób zmieniło się podejście do tego zawodnika, wiara w jego umiejętności, a raczej w to, w jaki sposób on po prostu prezentuje się na treningach i podczas spotkań Lecha Poznań, jak też dojrzał fizycznie, jak się rozwinął pod tym kątem, bo o tym też trener Van den Brom mówił bodajże na konferencji przedmeczowej przed pierwszym ze spotkań, że on widzi to, widzi rozwój tego zawodnika, widzi, że Portugalczyk jest coraz silniejszy, coraz mocniejszy, coraz lepiej radzi sobie na boisku. Leave the guy just when you are sure that you call me and I have this. Because I don't hear you, no? So speak like always. Jest godzina 18.33, a to oznacza, że dokładnie za 4 minuty piłkarze Lecha Poznań opuszczą swoją szatnię tu na Tele 2 Arena i wejdą po tych schodach, a potem tym oto tunelem podążą na murawę Tele 2 Arena, by zagrać z Jurgården i aby wywalczyć ten wymarzony, upragniony awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Także my teraz już zostawiamy plac im, panowie, po zwycięstwo, po awans.
relaxing. Now 45 minutes. Everything you have. Offensive, defensive. Come on. If you're tired, go out. Have a good bench. Hey, be ready. First 15, 20 minutes. They'll try. Kill their hope. Straight away. Come on. Push. Let's go, guys. Either. Beat the fucking end of Thank you.
Brawo. Dobra robota, brawo. Idziemy dalej, bawimy się w to dalej. Rafał. Andrzej, dobra robota. Ale te segmenty to... Dzisiaj jestem, czy nie ma mnie? Ciebie nie ma. No to w takim razie przyjmijmy się, żeby nie zadać. Gratuluję. Bawimy się dalej, nie? Gratuluję. Widzimy się w naszym... Sali, tu mamy szafki, Sali, chodź! Ej, Queen! Mam szkielaniu! Mam szkielaniu! Kom. Resident is here! Bravo! Money, money, money! Fantastic job tonight.
for yourself, for the club, for everybody, for Polish football. Great, great. 0-3 away game. Good job for everybody. Really organized, professional, the right moment. Fantastic goals. So, big compliment. What can I say more? We did it. We did it. We know what we are here for. So we did it. Tomorrow is the draw, 2:00 after the training, buddy. Extra training for you. Okay, guys. Good job. Bravo! Teletwo Arena w Sztokholmie już opustoszała, ale co tutaj się działo na boisku? Lech Poznań wygrał z ekipą Jurgården 3-0 po golach Filipa Marchwińskiego, Michała Skurasia, Niki Kwekweskirego i awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy przy wsparciu swoich 1250 fanów, którzy tam za tą bramką siedzieli i dopingowali głośno kolejorza. Zrobiliśmy to, zrobiliśmy kolejny awans, chociaż niewielu pewnie w to wierzyło. Nasza przygoda europejska dalej trwa. Jutro losowanie, poznamy kolejnego rywala, także przygoda, jak mówię, dalej trwa. No i my przekazujemy Was dalej w ręce osoby, która wylosuje nam rywala. Tomek Mędry, Tomku, czyń honory od tego miejsca. Dokładnie tak. Kradnę Was na chwilę. Zobaczcie, walizeczka spakowana. Pierw musimy wrócić do hotelu, jeszcze się troszeczkę odświeżyć i lecimy do Szwajcarii. Będziecie ze mną cały ten dzień, więc mam nadzieję, że Wam się wszystko spodoba. Chodźcie.